Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Dzień dobry, dobry wieczór. Michał Tuszyński dla Fan Sportu. Moim przede wszystkim waszym gościem jest Michał Pasternak. Witam ciebie serdecznie. Cześć. Cześć. Oczywiście, słuchajcie, rozmawiamy tuż po ogłoszeniu tej walki. Don Diego kontra Wampir na gali Fame, The Freak. Ja muszę tobie, Michał, powiedzieć w ogóle, że dla mnie to było takie zabawne, bo zaczyna się program i Hubert mówi, że ta organizacja, ten projekt to ma być taki ukłon w stronę takich koneserów freak fightów, powrót do korzeni, dymy i jeszcze raz dymy, a potem ogłaszają bardzo sportowy pojedynek, bo taki pojedynek mógłby się odbyć też na każdej, moim zdaniem, sportowej gali i absolutnie żadnego wstydu by nie było. Ale dobrze się czujesz. Tutaj Fame, The Freak, będzie wszędzie pełno dymów. Znaczy ja się czuję najlepiej w organizacji Fame, a tu wiesz, że zapowiedzieli tak, no ja też na siłę nie będę pluł na kogoś i próbował nie wiem co robić, no. Wiesz, no od tego są też inni, żeby jednak ubrudzić się trochę tym błotem. Ja też mogę się od czasu do czasu ubrudzić, ale to muszę naprawdę do kogoś pałać taką... muszę go po prostu nie lubić. Nienawiść to masz. Wręcz. Rozumiem. Często w takich rozmowach dziennikarze my pytamy was, kiedy dowiedziałeś się o walce, być może często to nie ma większego znaczenia, natomiast w tym przypadku, kiedy sam Mateusz Kubiszyn mówi, że autentycznie wie o tym od kilku dni, bo wiadomo, że ta dynamika zdarzeń była bardzo błyskawiczna, no to ma znaczenie. A ty od kiedy dowiedziałeś się, że rzeczywiście jest propozycja Don Diego, kiedy powiedziałeś no to, tak? Jak to wyglądało? No, dowiedziałem się w tym samym momencie co on, bo jak do niego był wykonywany telefon, to był wykonywany też telefon do mnie i tak jak mówiłem, że były jakieś tam negocjacje, przepychanie znowu, formuły i tak dalej, więc mamy tyle samo czasu na przygotowania. No właśnie, tego przepychania jestem bardzo ciekaw, bo wiemy ostatnio, co było kością niezgody, ta kolejność rund, a tutaj dowiadujemy się, że są 3 rundy FK1. Dlaczego się na to, Michale, zgodziłeś? No bo chciałem zawalczyć i chcę się sprawdzić i zobaczyć, jak wypadnę na tle Kubiszyna w formule, która wielu uważa, że nie jest moją najmocniejszą stroną. To prawda. Jak ty oceniasz Kubiszyna? Bo niektórzy doceniają jego dokonania w Gromdzie, niektórzy mówią, że 3-krotny mistrz świata, inni mówią, a 3-krotny, ale tylko amatorski. Jak ty patrzysz na Mateusza? Wiesz, jacy są ludzie. Nie, wiesz, no ludziom ogólnie nie dogodzisz. Ja nie wiem, kto to mówi. To może mówią ludzie, którzy mieli 7 razy mistrza świata. Dobra, przepraszam, tak że ci wejdę w słowo. Ja wiem, kto na przykład mówił, że tam tylko amatorski. To mówił Denis Załęcki. To zmienia postać rzeczy trochę. No to nie. To jak o Denisie mówimy, to Denis miał rację. Zgadzam się zdecydowanie. Dobra, Mateusz Kubiszyn tym, co robi w Gromdzie, imponuje tobie? Ja nie oglądam Gromdy. Także ciężko jest mi odpowiedzieć na ten temat. Nic nie widziałeś nigdy? Znaczy nie, no widziałem jakieś urywki, ale ja nie wykupuję tej gali, nie oglądam i jej tak bardzo nie śledzę. No jest mistrzem, na pewno tego pasa nie dostał od tak. Bo tak jak Grabowski mówi, że tam biją się tylko najtwardsi zawodnicy, tam nikt nie przebiera i tak dalej, no to wiesz, bije się z takimi bijokami, chuliganami i tak dalej. No tak jak ja się biłem na Wotora. No dobra, ale też trochę dziś nie zgadzałem się z tymi twoimi słowami, bo dla mnie ich sens był taki, że tu przychodzi gościu z Gromdy, gdzie nie ma miękkiej gry, sami twardzi ludzie walczą i ta walka jest najważniejsza, a tutaj przychodzą i gdzieś negocjują formuły i tak dalej. No moim zdaniem... negocjuje Grabowski. No właśnie, ale to ty tego nie rozumiesz, bo z twoich słów wynikało, że gdzieś... No nie rozumiem tego. Dlaczego nie? No a ty to rozumiesz? Tak, rozumiem. To znaczy? No ja rozumiem, że okej, twardzi wojownicy, ale dlaczego nie mają walczyć o swoje, żeby dostać więcej kasy albo walczyć w walce, która bardziej im pasuje? Ale tu nie chodziło o to, żeby dostać więcej kasy, tylko o to, żeby się dogadać w jakichś formułach. Za pierwszym razem żeśmy się nie dogadali i teraz by było to samo. A uważasz, że co, jak są zgromady, to powinni się godzić na wszystko? Albo dużo kalkulujemy, albo nie kalkulujemy. Ja się zgodziłem na wszystko, a nigdy się nie kreowałem na takiego zawodnika. Rozumiesz to, czy jeszcze nie? Ja to rozumiem, ja to szanuję. No. A ja też rozumiem, że oni przychodzą tutaj i też to jest nie ich świat i negocjują, kombinują i to jest dla mnie normalne. Ale ile można kombinować? A się osiągnie to, czego się chce. No to może przekombinowali wtedy. No to teraz też byśmy przekombinowali, bo też miały być mieszane rundy i też do żadnego wniosku żeśmy dochodzili. Więc ja musiałem pójść na wszelkiego rodzaju ustępstwa. W sporcie nie jest tak, że za każdym razem musi być wszystko pod ciebie i musisz być faworytem. Albo przyjmujesz w jakimś sensie warunki i lepszego zawodnika albo nie, albo zawsze sobie możesz kalkulować i zdobywać, tylko wygrywać, ale co ci będą dawać te swoje zwycięstwa? Rozumiesz czy jeszcze nie? Ja to rozumiem, mam nadzieję, że od początku. Może nie wyglądam, ale myślę, że rozumiem. No nie, no bo powiedziałeś to w takim sensie, że rozumiesz tą drugą stronę, ale nie moją. Nie, ja nie do końca rozumiałem twoje oskarżenia, bo wydawało mi się, jeżeli źle to zrozumiałem, to przepraszam, że mówisz, że ludzie z Gromdy przychodzą, gdzie mówią, że ja powiedziałem, że Grabowski, i nie powinni negocjować. Grabowski w internecie stwarza pozory, tak, że jego zawodnicy są tacy i tacy. Rozumiem. Robi w internecie jakieś tam swoje rzeczy, mówi dużo o frikach, mówi o tym, jacy są jego zawodnicy, a przychodzi do negocjacji i łatwiej się negocjuje z frikami niż jego zawodnikami. Teraz rozumiesz, czy jeszcze nie? Rozumiem to. Jasne. Oni po prostu wychodzą z Gromdy na nie swój teren, no i po prostu próbują... Myślę, żeby to... że bliżej ci do Grabowskiego niż do mojego teamu. No, oczywiście, że tak. Ale ja to szanuję, nie? Dobra, no ja tego też nie ukrywam, dla kogo pracuję też na co dzień, bo to też jakby nie jest żadną tajemnicą. Dla kogo pracujesz? No pracuję między innymi dla Gromdy. Aha, to dlatego tak bronisz ich stronę. Nie bronię. Myślę, że zapytam cię... No nie, no ja uważam, że... A uważasz, że jakoś atakowałem czy coś? Nie. Nie, nie atakowałeś, tylko próbowałeś za wszelką cenę wybielić to, co oni mówią, a że później jak wychodzą poza strefę swojej organizacji, to muszą czuć się komfortowo. No tak nie do końca. Nie. To tak samo jak ja bym dzisiaj w internecie zaczął mówić, że jestem najlepszym zawodnikiem na świecie, mogę się bić z każdym, w każdej formule, a dzwonią do mnie i ja mówię, dobra, ale nie, możemy walczyć, ale tylko w boksie. No dobra, nie do końca. Kreacja w internecie, a później jeśli próbujemy coś robić, to róbmy tak, jak mówiliśmy, nie? Okej. Moje odczucie jest to trochę hipokryzja, ale każdy z nas jest hipokrytą. A ja twoje zdanie bardzo szanuję, Michale, absolutnie. No, w porządku. I super. Jedziemy dalej, słuchaj, zostawiamy to, bo bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo dzieje. Jestem ciekaw twojego stanowiska, bo też jesteś w tym świecie i zawsze masz swoje zdanie na ten temat. No. Miała być Gala Clout, nie ma Gali Clout, kompletnie nie wiem o co chodzi i jak ty na to wszystko patrzysz, bo mamy tutaj... Ale co mnie interesuje Gala Clout? No, ja ale świat frików na pewno ci interesuje. Proszę? No, świat frików na pewno ci interesuje. Świat frików mnie interesuje, ale ja się nie przejmuję tym, że Clout miał robić galę, a teraz jej nie robi. A nie przejmowałbyś się tym, gdyby na przykład wojna dwóch organizacji, wojna, konflikt spowodował, że jedna organizacja by wypadła z rynku? No to zawsze tak, mniej potencjalnych pracodawców. Nie wiem, ja ogólnie wojnami się za bardzo nie przejmuję. Jak się chcą bić, to niech się biją. Okej, dobra, bo myślę, że to może być nawet z większą korzyścią niż do tej pory, bo był taki moment, że wydawało mi się, że organizacje się dogadują, że jest przepływ zawodników, a teraz nagle mamy jakiś konflikt. No były wypożyczenia i tego typu rzeczy. No właśnie. No to wydaje się, że to już jest przeszłość, teraz mamy zupełnie inne relacje. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, jestem ciekaw twojej perspektywy. To musisz rozmawiać z przedstawicielami tej firmy jednej i drugiej i jak im się to składa, jak oni na tym wychodzą. To są ich biznesy, niech prowadzą jak chcą, ja ich nie będę pouczał. Wkurza cię, jak wiele osób tak propsuje Denisa Załęckiego za walkę z tobą. Mówią, że wrócił stary dobry Denis, że tutaj ten remis, że wszystko jak najbardziej zasłużenie. Jak ty na to patrzysz? A dlaczego? Bo mam wrażenie, że ta walka z tobą Denisa to był taki moment założycielski Denisa 2.0, że wszyscy mówią, że wrócił stary dobry Denis właśnie walką z Michałem Pasternakiem. No tak, ja wkurzały cię na przykład... Przepraszam, proszę. No nie, no mów. Wkurzały cię na przykład te wszystkie... To zamieszanie wokół werdyktu walki? Ja mam ważniejsze sprawy na głowie i nie przejmuję się tymi rzeczami. Słyszałem też, że dogadaliśmy tą walkę w jakimś kwestii i to mówiło kilka jakichś osób, że to ja się dziwnie jakoś zaprezentowałem, że to tak jakby było dogadane i tego typu rzeczy. No nie wiem, jak można dogadać walkę z kimś i zajebać mu kolano, rozciąć mu łuk bryowy tak, że nie może walczyć dalej. Dobra. Nie wiem. Chciałem cię zapytać jeszcze o coś innego, z nie tego świata, walka dla innej organizacji. Jestem ciekaw twojego stanowiska. A ja mam walczyć? No, na ten moment chyba nie, ale ma walczyć Mamed Khalidov z Adrianem Bartosińskim. No i niektórzy mówią, że im się ta walka nie podoba, że mogło to wyglądać zupełnie inaczej, że po co taki pojedynek. Jestem ciekaw twojego stanowiska. Zobaczyłeś Mamed kontra Bartos i co pomyślałeś sobie? Dobra walka. Okej. Ale to chciałbym usłyszeć jakiś argument co do tego, że się nie podoba ta walka, bo? Bo na przykład ludzie widzieli to tak, że można by zestawić tę kartę w ten sposób, że Mamed walczyłby na przykład z Kuberskim pod nieobecność Pawlaka, a Bartos z Grzebykiem, bo ta walka wisiała w powietrzu. I masz dwie fajne walki. No ale jednak KSW zestawiło Bartosa z Mamedem. Myślę, że też dużo do powiedzenia miał tu sam Mamed, bo Mamed jest na takim etapie swojej kariery, że to on może sobie powiedzieć, z kim chce walczyć, bo jest gwiazdą tej organizacji. A druga sprawa, ja uważam, że lepszym przeciwnikiem dla Mameda jest Bartos niż Kuberski. Dlaczego? No bo Kuberski jest mega mocnym zawodnikiem, uważam, że niedługo nikt nie będzie chciał z nim walczyć. Bardzo ciekawe. Ale nie twierdzę, że Bartos jest złym, tylko stylistycznie uważam, że bardziej pasuje Bartos Mamedowi niż Kuberski. Kuberski urywa głowę, a jednak Bartos lubi zapasy, lubi jiu-jitsu, a Mamedowi to będzie to pasować. Dobra, bardzo dziękuję. Słuchajcie, ta najważniejsza informacja, z którą chciałem was dziś zostawić, to jest oczywiście ta walka. Don Diego kontra Wampir, Wampir kontra Don Diego, czyli Mateusz Kubiszyn kontra Michał Pasternak na gali Fame, The Freak w Szczecinie 4 października. Tego nie można przegapić. Bardzo tobie, Michale, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego. I korzystając z okazji chciałbym podziękować sponsorom, firma Tom, TransRS Development, MGM, Najlepsze Suple, Środowisko Miejskie, restauracja Antresola i chyba widzisz, wszystko mówiłem. Dzięki wielkie. Dzięki, Michale. Dzięki.